rozmowa poranka. 24 pytania do pana Adriana Zandberga, jednego z liderów partii Razem. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od programu, który przypomnieliście ostatnio kilka dni temu. E, pięciopunktowego programu waszej partii, właściwie priorytetów waszej partii. Ja króciutko powiem. Pierwszy to złagodzenie ustawy aborcyjnej, drugi 35-godzinny tydzień pracy, trzeci ustawa o związkach partnerskich i równości małżeńskiej, cztery ograniczenie pensji posłów oraz pięć żłobek i przedszkole dla każdego dziewczynka. Dziecka. zacznijmy od ustawy o związkach partnerskich i równości małżeńskiej co to oznacza to oznacza żeby państwo przestało rzucać kłody pod nogi ludziom którzy się kochają żyją ze sobą biorą za siebie odpowiedzialność a są traktowani trochę jak obywatela i obywatelki drugiej kategorii to oznacza po prostu równość. Równość ale co chciałby pan w takim razie żeby na przykład w Polsce wprowadzono małżeństwa jednopłciowe żeby mężczyzna z mężczyzną mogli wziąć ślub cywilny? O, oczywiście, że tak. No, jest, dzisiaj już mamy sytuację, w której bardzo wiele osób żyje w takich związkach, a państwo ich po prostu nie uznaje. A małżeństwo wymyślone jako formułę, która zabezpiecza generalnie kobiety przed tym, żeby kiedy mąż się opuści, facet je opuści, to żeby miały jednak środki na utrzymanie siebie, żeby miały środki na utrzymanie dziecka. Po to wymyślono małżeństwo. Małżeństwo to jest odpowiedzialność. Małżeństwo to jest decyzja, że bierzemy za siebie nawzajem odpowiedzialność, że wspieramy się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w dobrej, czy w gorszej sytuacji życiowej, jest ktoś, na kogo możemy bezwzględnie liczyć. A państwo, uznając ten związek za e, podstawową formę życia społecznego, wspiera go prawnie. I tej prawnej ochrony my dzisiaj w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, odmawiamy wielu ludziom. My w partii Razem. Trzymamy się zawsze zdroworozsądkowej zasady, że wszyscy obywatele i że wszystkie obywatelki są sobie równi i równe. Rozumiem. A obowiązkiem państwa jest to, że po prostu tę równość zapewnić. Nie gorszy mnie związek mężczyzn z mężczyzną czy kobiety z kobietą, ale gorszy mnie to, gdyby na przykład para mężczyzn miała wychowywać dzieci. Co pan o tym sądzi? Ale już tak jest. Gdzie już tak, jest? Oczywiście, że już tak jest, ponieważ w Polsce jest bardzo wiele rodzin nieheteroseksualnych, które wychowują dziecko z poprzedniego związku. Jest wiele kobiet, które. Po rozstaniu się związały się później z inną kobietą i wychowują wspólnie dziecko. Ale czy państwo powinno legalizować sytuację, w której na przykład para mężczyzn występuje o adopcję dziecka, nie wiem, jedno, dwuletniego, trzyletniego i tak dalej i państwo powinno się na to zgadzać? Ja naprawdę uważam, że kluczową sprawą, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka jest odpowiedzialność i miłość do dziecka i... To to jest to kryterium, które powinniśmy bezwzględnie egzekwować. Jeżeli widzimy, że dochodzi do naruszenia praw dziecka, to państwo ma obowiązek no, nie interweniować. Natomiast to, co jest dla mnie kluczowe, to to, żeby... Dorośli, którzy biorą sobie dziecko odpowiedzialność, byli odpowiedzialni właśnie. Życzę panu w takim razie dużo lat zdrowia, pana żonie również. Ja sobie nie wyobrażam, gdyby coś mi się stało, moje żonie coś się stało, gdyby moje dzieci żeby moje dzieci trafiły do pary homoseksualnej. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, w której nie daj Bóg, panu czy pana żonie coś się dzieje, dzieci zostają same i trafiają na przykład do pary homoseksualnej? Panie redaktorze, rozumiem, że. Pan jest raczej zwolennikiem tego rozwiązania, żeby dziecko trafiło wtedy na przykład do domu dziecka. Nie, nie do rodziny zastępczej. Ale no dla mnie zastępczej. kluczową rzeczą jest to, czy dorośli, którzy są odpowiedzialni za dziecko, je kochają i są za nie odpowiedzialni. A to, że w Polsce jest wiele dzieci, które wychowują się w różnych rodzinach. Czasem w rodzinach, w których jest... E, i mama, i tata, czasem w rodzinach, w których jest tylko mama, czasem w rodzinie, w której jest tylko tata, czasem w rodzinie, w której jest mama i jej partnerka. To jest po prostu fakt. Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość społeczna. Odpowiedzialnością państwa jest to, żeby zabezpieczyć wszystkim tym dzieciom równe prawa i wszystkim tym rodzinom zapewnić wsparcie. Ale nie wiem, czy zapewnić akurat to, żeby dzieci trafiały do par homoseksualnych, bo jednak jest to. Najwyraźniej, mimo, panie redaktorze, nie zgodzimy się co do tego, że, że naszym zdaniem równość jest fundamentalną wartością. Pana zdaniem jakąś grupę należy z tego równego traktowania wyłączyć? Mi się wydaje, że to jest dobre, kiedy społeczeństwo wszystkich tak po prostu Dziecko równo. potrzebuje wychowania przez mamę i przez tatę Zdarzają się sytuacje, że nie ma taty. Ale zdaje sobie zdarzają sprawę, się sytuacje, jak wiele ma polskich, mamy, polskich rodzin naturalne. wygląda inaczej. Jak wiele polskich rodzin wygląda inaczej. Jest bardzo wiele polskich rodzin, których sama mama wychowuje dziecko, albo mama z tak, babcią się wychowuje takie dziecko, sytuacje, to jest albo naturalne. tata z babcią. No więc właśnie życie społeczne, panie redaktorze, jest bardzo różnorodne. Ale to są sytuacje naturalne, natomiast sytuacja, w której dwoje mężczyzn ubiega się o adopcję dziecka, nie jest sytuacją panie naturalną. Panie redaktorze, jest bardzo naturalną sytuacją z to, że ktoś, kto wychowuje samotnie, nie, samodzielnie dziecko, następnie związuje się z kimś innym. Tak? Dzisiaj mówimy, to jest kluczowe tak naprawdę sprawa, to znaczy zabezpieczenie praw tych rodzin, tych rodzin nieheteroseksualnych, które dzisiaj są rodzinami drugiej kategorii. Mi się wydaje, że zwykła przyzwoitość wymaga tego, żeby tych dzieciaków nie dyskryminować i nie robić z nich nie, nie robić z nich dzieci drugiej Kolejny kategorii. Kolejny punkt waszego programu, złagodzenie ustawy aborcyjnej. Dodam również, że wasza partia jest za tym, żeby em, państwo dotowało in vitro, czyli zapłodnienie sztuczne, y, 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 jeśli chodzi o y, płodzenie dzieci, tak to nazwę. Trochę mi się to nie zgadza, bo z jednej strony jesteście za tym, żeby pary miały prawo do tego, żeby zapłodniać się in vitro, czyli mogły rodzić dzieci, a z drugiej strony jesteście za tym, żeby jeszcze zliberalizować ustawę aborcyjną. To co, z jednej z strony zabijać a z drugiej strony propagować rodzenie trochę mi się to wydaje sprzeczne. Podstawowe. Coś co trzeba tutaj powiedzieć to to, że. Czas, że Polki i Polacy mieli prawo wyboru państwo jest od tego żeby zapewnić ludziom prawo wyboru jeżeli chcą zdecydować się na dziecko państwo powinno ich ze wszystkich sił w tym wspierać bo to, że dzieci są przyszłością całego społeczeństwa to jest jak rozumiem oczywistość która połączy mnie i prawicowego redaktora Polskiego Radia 24 prawicowego redaktora <laughs> No dobrze ale rzecz w tym, że, to wsparcie to wsparcie nie może oznaczać zmuszania nie wolno nikogo zmuszać do tego żeby miał dzieci ale nie wolno też co niestety robi polskie państwo kiedy zdecyduje się na to dziecko po prostu go zostawiać samemu sobie. To jest coś, o co ja mam wielki żal do polskich rządów, które przez lata utrzymywały z jednej strony bardzo restrykcyjną ustawę antyaborcyjną, a z drugiej strony, kiedy ktoś decydował się na to, żeby w sytuacji dramatycznego wyboru zdecydować się na dziecko z ciężką niepełnosprawnością. To niemalże od... Dziewczyna z niepełnosprawnością niepeł, nie no to, to nie jest proszę, człowiek? Proszę, proszę pozwolić, że dokończę. To państwo zostawia tą rodzinę w dużym stopniu samą sobie. Dla mnie jest oburzające, że po dwóch latach rządów prawa i sprawiedliwości... Te pieniądze, które dostają opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, są tak żenująco niskie. Dla mnie jest oburzające, że te rodziny są tak naprawdę w dużym stopniu zostawione ciągle same sobie. Teraz panu wejdę słowo oburzające. Dla mnie jest to, że Polska po odzyskaniu niepodległości w 89 roku faktycznie wypracowała modelu, w którym można byłoby w pełni wspierać rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak, to prawda, zgadzam się z panem, ale czy to cały czas powtórzę pytanie, czy to jest powód, żeby zabijać te dzieci własne matki? Zaraz, zacznijmy od tego, że określenie zabijania, dziecka w łonie matki, to jest określenie, które moim zdaniem jest zupełnie nie na miejscu w odniesieniu do kilkutygodniowego zarodka. Przepraszam bardzo, e... kiedy był pan pod sercem swojej mamy i miał pan kilka tygodni, to był pan zarodkiem? Panie redaktorze, jeżeli... no oczywiście, że tak, jeżeli... Wie, nie pan... był pan człowiekiem Ale wie wtedy? pan, Ale wie pan... Zarodkiem... zarodek ludzki, wie pan, jak człowiek, jaki jest cykl życia ludzkiego, on rozpoczyna się od połączenia komórek, następnie jest etap bycia zarodkiem, później płodem, później dzieckiem, to taki elementarz z biologii. E... Natomiast Na spory, mówisz, to jest filo... nie, panie redaktorze, to jest spór filozoficzny. Kiedy zaczyna się osoba ludzka? Czy można mówić o osobie ludzkiej w chwili, kiedy nie ma wykształconego układu nerwowego, świadomości, zdolności do odczuwania bólu, kiedy mówimy tak naprawdę o bardzo wczesnym etapie rozwoju A życia? 12-tygodniowe dziecko i można było odczytać. Chciałem zwrócić panu uwagę, że. W większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje ustawodawstwo dokładnie takie, jak to, które proponuje w Polsce. Odważnie, właściwie tylko nie no właśnie niemal tylko partia Razem. Odważnie to chyba tylko partia Razem. Czyli rasem. aborcja na życzenie Czyli tak, czy nie. Prawo do wyboru do 12 tygodnia ciąży. 12 jak pan mówi, zarodek jest dalej zarodkiem? No, w 12 tydzień to jest ten etap przejścia od etapu zarodkowego do etapu płodowego. Ale proszę pozwolić, że dokończę. Dlaczego wydaje mi się to zupełnie Ach. oczywiste? Otóż wydaje mi się to zupełnie oczywiste, dlatego właśnie, że ten problem jest Nieoczywisty moralnie. Można oceniać w różny sposób to, kiedy rozpoczyna się ludzka osoba, kiedy rozpoczyna się ten moment, w którym człowiek jest traktowany jako osoba ludzka obdarzona świadomością. To jest spór niebiologiczny, Czy pan się a właściwie na bo nie, że nie, że To jest nieoczywiste no, ja, ja mam wrażenie, właśnie, że trochę w tej roli próbują występować restrykcyjni ustawodawcy. Ja wiem, że kiedy coś jest nieoczywiste moralnie to ten wybór nieoczywisty moralnie należy pozostawić ludziom. I nie jest rolą państwa to, że podejmować nieoczywiste moralnie decyzje za ludzi. To jest decyzja i to jest stanowisko partiazem, którą powinna podejmować kobieta, a nie polityk, policjant albo prokurator za nią. I to stanowisko w Polsce brzmi... Z bliżej dla mnie niezrozumiałych przyczyn, niezmiernie odważnie, ale to jest europejska norma, że w takich właśnie sprawach, które zahaczają o nierozwikływalne spory filozoficzne, moralne, odpowiedzialność moralną pozostawia się A człowiekowi. Się wydaje, I wolność tak... wyboru pozostawia się człowiekowi. Natomiast my, niestety, w Polsce mamy w tym momencie restrykcyjne ustawodawstwo, które próbuje ludzi że tak powiem, na siłę. Formować do pewnego wzorca ideologicznego. Ja, pan to, ale najwięksi filozofowie nie rozwikłali zagadki istnienia na świecie i problemu egzystencjonalnego człowieka, i, i, i to nie jest takie oczywiste. Tak samo jak nie zgadzam się z panem, że ty, kwestia dwunastotygodniowego, jak pan to nazywa, zarodka jest sprawą nieoczywistą moralnie. Absolutnie jest, jak najbardziej. To jest człowiek, z tego będzie po prostu człowiek. Człowiek. Był pan człowiekiem, mając 12 tygodni pod sercem swojej mamy. Tak samo jak pańskie dzieci, mając 12 tygodni, były pod sercem pana żony, też były dziećmi. Na pewno pan to tak powie ludźmi były. Po prostu. Powtórzę raz jeszcze. Kiedy mamy do czynienia z nieostrymi granicami, kiedy mamy do czynienia ze to sporem to, to o akcje, filozoficznym, nie? to państwo, które jest państwem demokratycznym i wolnym, nie powinno odbierać wolności wyboru obywatelkom i obywatelom. Dobrze, I to jest to... dla mnie rzecz zupełnie kluczowa. Myślę, mi... że to jest tak naprawdę fundament europejskiego rozumienia Wolności. Zmieniamy temat. W takim razie kolejny punkt waszego programu to ograniczenie pensji posłów. Nawet byłbym za. Ale mam wrażenie, że jeśli ograniczymy pensję posłów, e, rozmawiając z panem To nie niedopą, im na akumulatory po 600 zł. To nie starczy im na akumulator po 600 złotych, to prawda, ale to zostanie im coś koło 6 tysięcy z groszem, tak dobrze mówię, wtedy, po jak wprowadzimy... Około 6,5 tysiąca. Czy nie boi Pani się, że, że znowu zaczną się spotykać na cmentarzach i robić lewe interesy, żeby sfinansować własną partię albo własne utrzymanie, albo zaczną chodzić na pasku lobbystów? Po pierwsze... Trzykrotność płacy minimalnej, czyli ma 6,5 tysiąca zł, to są godne pieniądze, za które można godnie żyć, ale jednocześnie nie traci się kontaktu z tym jak żyją wyborcy. Bo to jest przekleństwo polskiej klasy politycznej. Znaczy ludzie żyją w Sejmie trochę jak na statku kosmicznym, oderwanym od codzienności i po prostu nie wiedzą jak to jest wysłać dzieciaka do normalnej państwowej szkoły, pójść do normalnej publicznej przychodni, stać na przystanku i czekać na spóźniony pociąg osobowy, bo to nie jest ich życie. Żyją zupełnie... Życie od tego życia oderwane. pan tak? korzysta z publicznych przychodni, publicznych szpitali? W tak. Tym razie? To jest, mhm. dziś, dziś, Posyła pan dzieci do publicznych szkół? Tak. Tu Aha. zresztą niedaleko, bo też niedaleko, niedaleko od, od państwa studia mieszkam. Co umożliwiło mi zresztą przybycie tutaj w sposób ulubiony przeze mnie, to znaczy w, przy pomocy porannego spaceru. Na piechotę. Tak mhm. jest. Natomiast to, na czym by mi zależało, to na tym, żebyśmy zaczęli traktować posłów jako naszych reprezentantów, a nie jako jakąś elitę, która jest technokratyczna, która składa się z przedstawicieli 1% najbogatszych Polek i Polaków i której trzeba zapewnić ekstremalnie luksusowe warunki życia. Nie! Poseł to jest reprezentant, który ma odbijać społeczeństwo takim, jak ono jest. I ta zasada, o której my mówimy, to jest zasada, którą stosują niektóre partie lewicowe w Europie Zachodniej, e, to jest zasada powiązania wynagrodzenia poselskiego z wielokrotnością minimalskają. To jest reprezentacja 1% najbogatszych ludzi w Polsce, ale ta partia, która w tej chwili rządzi akurat dała 500 plus dla tych, którzy są najubożsi tak naprawdę, dała 13 zł na godzinę. E, rozpoczęła program Mieszkanie plus, e, no to chyba jednak zaczęła się przyczyniać do tu tych najuboższych. Powiem no tak, są rzeczy, za które ja, będąc politykiem opozycyjnym, nie mam problemu z tym, żeby, żeby pochwalić rządzących. I to jest na przykład wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. Od samego początku partia razem to postulowała i mam, nawet mogę powiedzieć, że w jakimś sensie e, rząd był u, u, tutaj uprzejmy e, zrealizować nasz postulat. E, hmm. Częściowo zresztą, bo tutaj są pewne kłopoty z wysokością. Ona powinna już dzisiaj rosnąć. Wszyscy wiemy, jak zmienia się rynek pracy w Polsce. Czas, żeby ta minimalna stawka Taka godzinowa poszła w górę i zaczęła ścigać realia. E, natomiast e, wie pan z tym mieszkaniem, plus to pan akurat wsadził e, rząd na, e, na minę. Dlaczego? No bo wie pan, że to porażka. porażka? Przecież już nawet premier Morawiecki zorientował się. A to się. mieszkania można budować tak wie, w pół, wie, ale wie w pół pan, roku? Wie pan, że już premier Morawiecki nawet zorientował się, że minister Adamczyk swoją nieudolnością ten program kompletnie położył i dzisiaj. Chodzi informacja o tym, że Morawiecki zabiera Adamczykowi to Mieszkanie Plus, bo po dwóch latach okazało się, że jest to wielkie nic. Tu się z panem zgodzę, faktycznie program Mieszkanie Plus idzie za wolno i to jest apel nasz do rządzących. Żebyście... No idzie, to jest w ogóle chyba przesadzony czasownik, panie eee. redaktorze. Tego nie potrafię ocenić, ale to Powiem też coś na obronę, na obronę tego faktycznie niezbyt udolnego ministra. Otóż myślę, że podstawowy problem to jest to, że... Próbowano wmówić Polakom, że można zorganizować program mieszkaniowy. I nie włożyć do niego żywej gotówki. Że wystarczy jakieś takie magiczne zamieszanie łyżeczką w nieposłodzonej herbacie i nagle wyrosną domy. Nie. Myśmy jako partia razem już w 2015 roku zaproponowali konkretny program mieszkaniowy. Ten konkretny program mieszkaniowy, czyli program wsparcia dla samorządów, żeby budowały mieszkania komunalne i czynszowe mieszkania na wynajem. Już widzę, jak samorządy budują mieszkania proszę do tej pory ale proszę nie a teraz po Proszę budują. pozwolić, że dokończę zdanie. Żeby, żeby on był możliwy. Państwo musi wydawać na ten cel, my policzyliśmy to dokładnie, około 10 miliardów złotych rocznie. A wie Pan, jaki jest budżet na mieszkania socjalne w ramach tych szumnych projektów mieszkania plus? Nie to fistaszki liczone w milionach złotych. To Za te pieniądze to można zbudować dwa popisowe bloki i przed nimi potem pan premier może przeciąć Ale, ja Ale to nie uwierzy. wystarczy. Dlaczego ja mam panu uwierzyć? Kiedy Bo wystarczy, za... że pan spojrzy do tabel. Żadnej ekipie od 89 roku nie udało zaspokoić się zaspokoić głodu mieszkaniowego. Dokładnie więc Komunistom zgadzam. nie udało się zaspokoić Ale... głodu mieszkaniowego. I w waszym programie pisze, punkt, czytam punkt piąty, żłobek i przedszkole dla każdego dziecka. Nawet komunistom nie udało się tego zagwarantować. Przecież piszecie utopię. Nie, to, o czym my mówimy, to mówimy o normalnym zachodnioeuropejskim rozwiązaniu. Nawet Unia Europejska oczekuje od Polski, że będziemy zapewniać miejsce przynajmniej dla jednej trzeciej dzieci w żłobkach i przedszkolach. Wie pan, jaki jest dzisiaj? Co dziesiąty dzieciak ma miejsce w żłobku. To jest sytuacja naprawdę zawstydzająca. Myśmy przez lata w Polsce nie budowali nowe żłobki, ale wręcz je likwidowali. I dzisiaj jesteśmy strasznie zapóźnieni. A to oznacza... Tak naprawdę bardzo zły efekt dla gospodarki, bo bardzo wiele młodych kobiet nie stoi przed wyborem, czy zostać z dzieciakiem w domu, czy. Posłać dziecko do publicznej instytucji, bo po prostu tego żłobka nie ma w ich gminie. Bo po prostu tych żłobków nie ma w ich dzielnicy. I to w najbogatszych miastach w Została Polsce nam... są dzielnice, w których nie ma żłobków. To jest po prostu miastowanie zapóźnienia do studia. Proszę. Mówił pan o węglu i o smogu. Wydawało mi się to bardzo interesujące. Tak, bo to jest realny problem. Ministerstwo energii i to myślę, że warto dzisiaj o tym słuchaczy poinformować. Przypycha bardzo zły projekt rozporządzenia, który pozwala na to, żeby truć nas w miastach bardzo zasiarczonym węglem. Takim węglem, który jest odpowiedzialny później za choroby układów oddychania, od, oddechowych naszych dzieci. Ale ludzi nie stać na troszeczkę. Żebyśmy... Ale to przecież nie chodzi tutaj o, jeżeli chcemy wesprzeć ludzi, to porozmawiajmy o bezpośrednich dopłatach do węgla, dla czystego węgla, takiego, który jest odsiarczony dla najbiedniejszych gospodarstw domowych. Ale to, co tutaj jest robione, to jest tak naprawdę. No skąd na te mieszkania, to... na ten węgiel brać pieniądze? Panie redaktorze, proszę to, pozwolić, że do końca. To, co w tym momencie Ministerstwo energii, to jest tak naprawdę lobbying. Lobbing w interesie tych, którzy handlują zasiarczonym węglem, za które mają sekund. zapłacić nasze Skąd pulse. brać pieniądze na te wszystkie pana projekty? Jeszcze to, to za min sekundę, a teraz jedno zdanie. Apeluję do premiera Morawieckiego, że jeżeli poważnie traktuje swoje deklaracje o walce ze smogiem, żeby natychmiast utrącił to rozporządzenie, bo to rozporządzenie to jest realne zagrożenie dla zdrowia ludzi mieszkających w dotkniętych smogiem miastach. Pięć sekund dostało nam. Ze sprawiedliwego, progresywnego systemu podatkowego, w którym ci, którzy są zamożniejsi, dorzucają się właściwie do kasy wspólnej. I teraz, panie redaktorze, dzisiaj jest tak, że najbogatsi często płacą mniejszą stawkę podatkową niż ci, których zatrudniają. To jest głęboko nie fair, że polski system podatkowy zamiast progresji, jak w większości krajów Europy Zachodniej, jest regresywny. To znaczy tych, którzy są na górze, uprzywilejowuje. Muszę panu owoje słowo niestety, bo już jest 7:54 i 45 sekund. Musimy kończyć za chwilę. Krótka przerwa reklamowa, po niej serwis informacyjny i debata. Poranka. Dziękuję Państwu i dziękuję Panu. Naszym gościem był dzisiaj Pan Adrian Zandberg, jeden z liderów partii. Razem miłego dnia. Dziękuję.